Zapraszam na odcinek Janosik, aktorzy, których nie ma już wśród nas, ze swoimi synami i córkami. Janusz Bukowski, urodzony w grudniu 1941 w Gorzycach, aktor teatralny i filmowy, reżyser, znany również z dubbingu. Był związany głównie z teatrami warszawskimi, powszechnym narodowym studio dramatycznym Nowym Ochoty. W latach 1977-1981 pracował jako aktor, reżyser, kierownik artystyczny i dyrektor w Teatrze Polskim w Szczecinie. Miał na koncie również liczne role filmowe i telewizyjne, zazwyczaj drugoplanowe. Od 2000 roku był przewodniczącym nowo powstałego Związku Zawodowego Aktorów Warszawy, przekształconego później w Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Drugą żoną artysty była aktorka Ewa Wawrzoń, z którą miał syna Michała, aktora teatralnego, filmowego i dubbingowego, który w 1996 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Janusz Bukowski zmarł w Pradze na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Miał 63 lata. Marian Łącz, urodzony w grudniu 1921 w Rzeszowie. Piłkarz, aktor teatralny i filmowy, reprezentant Polski w piłce nożnej. Karierę sportową rozpoczął w 1936 w klubie Rezowia Rzeszów. Początkowo występował na pozycji bramkarza, a następnie napastnika. Podczas okupacji uczestniczył w tajnych meczach piłkarskich. Był zawodnikiem klubu Sokół Rzeszów. Pod koniec wojny został zawodnikiem klubu Baltia Gdańsk. Podczas gry w ŁKS studiował w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej. W 1950 ukończył studia na PWST w Warszawie. Występował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi i Teatrze Polskim w Warszawie. Jego córką jest aktorka teatralna i filmowa oraz pisarka Laura Łącz, która w 1977 została absolwentką PWST w Warszawie. Ukończyła też studia na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Warszawskim. Marian Łącz zmarł 2 sierpnia 1984 w Warszawie. Pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Miał 62 lata. Marian Kociniak, urodzony w styczniu 1936 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny, uczeń technikum budowy silników, następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Uczeń Ludwika Sympolińskiego. Od 1959 prawie bez przerw występował w macierzystym Teatrze Ateneum. Często występował w Teatrze Telewizji. Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła mu kreacja Franka Dolasa w polskiej trylogii komediowej Jak rozpętałem II wojnę światową. W 2003 podczas festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach artysta odcisnął dłoń na promenadzie gwiazd. Od początku kariery nie wyrażał zgody na wywiady. Wyjątek stanowił wywiad dla TVP Info z okazji 50-lecia pracy artystycznej. W 2013 roku zakończył karierę. Przez ponad 50 lat był żonaty z Grażyną Kociniak, montażystką filmową. Mieli jedną córkę, Weronikę. Aktor zmarł w szpitalu 17 marca 2016 w wieku 80 lat. Został pochowany 23 marca obok swojej żony na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żytniej w Warszawie. Szymon Szurmiej, urodzony w czerwcu 1923 w Łódzku. Aktor, reżyser i działacz społeczności. Podczas II wojny światowej po 1941 został wysłany do obozu pracy w Kołymie, a następnie po 3 latach na dalsze zesłanie do Dżambulu. Na zesłaniu zdobył pierwsze doświadczenia sceniczne, grając m.in. w teatrze w Alma Acie, przy którym ukończył studium aktorskie. Swoją karierę aktorską i jako asystent reżysera rozpoczął w 1951 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Był głową wielopokoleniowej rodziny aktorów. Jego pierwszą żoną była rosyjska tancerka i choreografka Aida. Miał z nią 2 dzieci, Jana i Helenę. Z drugą żoną Ewą miał córkę Małgorzatę. Jego ostatnią żoną była aktorka Gołda Tencer, z którą miał syna Dawida, reżysera i producenta filmów fabularnych i reklamowych, absolwenta Wydziału Reżyserii London Film School. Szymon Szurmiej zmarł 16 lipca 2014 w Warszawie. Został pochowany 24 lipca w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Witold Pyrkosz, urodzony w grudniu 1926 w Krasnym Stawie, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Rok później zadebiutował w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach w sztuce Lekkomyślna Siostra. W ciągu swojej kariery zagrał przeszło 120 ról filmowych i telewizyjnych, głównie drugoplanowych i epizodycznych.
dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Ewa Bilewska, z którą miał syna Pawła. Od lipca 1964 do śmierci aktora był żonaty z Krystyną, z którą miał dwoje dzieci. Syna Witolda, widocznego na zdjęciu, i córkę Katarzynę. Aktor zmarł 22 kwietnia 2017 w Warszawie, w wieku 90 lat, wskutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. 28 kwietnia urna z jego prochami spoczęła na miejscowym cmentarzu w Górze Kalwarii. Bogusz Bilewski, urodzony we wrześniu 1930 w Starachowicach, aktor filmowy i teatralny. Jego matka chciała, żeby został śpiewakiem, a ojciec marzył, by syn zrobił karierę inżyniera. Bogusz uczęszczał do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Ostrzeżowie. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie i zaraz potem zadebiutował na scenie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Grał też na scenach w Teatrze imienia Ludwika Solskiego i w Teatrach Warszawskich. Jednak największą popularność przyniosły mu dwie role filmowe, właśnie Walusia Kwiczoła z serialu Janosik i Kulwieca Hipocentaurusa z Potopu. Zagrał w sumie w kilkudziesięciu filmach i przedstawieniach teatralnych. Syn aktora Bogusz Junior nie poszedł w ślady ojca i zajął się muzyką. Współpracował m.in. z Kają i Reni Jusis. Próbował występować też jako DJ Bogusz. Bogusz Bilewski miał także córkę Marysię, która jest mamą czterech synów: Felka, Tadzika, Kazia i Jurka. Aktor zmarł w 1995 z powodu krwotocznego udaru mózgu, pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wacław Kowalski, urodzony w maju 1916 w Grzacku, aktor filmowy i teatralny. W 1946 zadebiutował na dużym ekranie epizodyczną rolą śpiewaka z gitarą w pierwszym powojennym polskim filmie Zakazane piosenki. W 1951 zdał egzamin eksternistyczny. W latach 1948-55 występował w Łodzi w Teatrze Pinokio i w Teatrze Nowym. Z filmem związał się na dobre w latach 50. Zagrał w przeszło 100 filmach i serialach telewizyjnych, kreując zwykle role drugoplanowe i epizodyczne. W 1988 otrzymał Nagrodę Wiktora dla najpopularniejszej postaci TVP. Żoną aktora była Stanisława. Byli małżeństwem przez 47 lat. Mieli dwóch synów, Jana oraz Macieja. W 1982 Maciej, młodszy z synów, student medycyny, zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Aktor zmarł nagle w wyniku udaru mózgu 27 października 1990 w Brwinowie. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym wraz z żoną i synem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. No i zapraszam na kolejne moje odcinki. Trzymajcie się. Cześć.